Siemano! W dzisiejszym odcinku będę ubierał mojego KTM-a SX85 w pomarańczową biżuterię. No i oczywiście tak jak zawsze, subik tam na dole, bo lecimy po 50 tysięcy. Social media wpadnijcie, bo jest tam inny materiał niż na YouTubie. No i co? Ubieramy w gadżety, które znajdują się w tym pudełeczku. No to majster bierze się do roboty. Zobaczymy, co jest w środku. To, co Junior lubi najbardziej, wlepy i to bardzo dużo ich. Następnie gripki, oryginalne do koloru, pokrywy, pompy hamulcowej i sprzęgłowej, też oczywiście do koloru, podnóżki, też z pomarańczowym, kopeczka, też do koloru, dźwignia zmiany biegów z takim wykończeniem pomarańczowym, hamulec tylny z końcówką pomarańczową. I ostatnia rzecz, korek wlewu paliwa, też pomarańczowy, musi być. Tuning zaczynam od naklejek. No to naklejam. Ładnie równo było i trzy. Proszę bardzo. No, zaraz to wygląda. Można powiedzieć, że drugą rzeczą w moim tuningu jest to korek od wlewu paliwa. Ten brzydki czarny wywalamy i będzie piękny pomarańczowiutki. No, i teraz to wygląda. Dajcie znać w komentarzu. Mi się mega podoba. Kurde. Następną rzeczą w moim tuningu będą pokrywy. Najpierw odkręcam te i przykręcam pomarańczowe. Trzeba pamiętać, żeby robić to ostrożnie, żeby nam się płyn nie wylał. Śrubki oczywiście zostawiam. Teraz wyciągam tą kolorową pokrywę. Dobra. I pyk, i zobaczcie, fajnie wygląda. To też bardzo ostrożnie. Jedna strona jest, teraz druga. No, zaczyna się robić pomarańczowo. Kolejną odkręcam, stąd też bardzo ostrożnie. Dobra, i ta czarna wylatuje. Nowiutką, pomarańczową. Też taka sama, śrubeczki, no i zakładam. No, teraz to wygląda bardzo fajnie, się świeci ładnie, podoba mi się podoba. Jadę z ostatnią pokrywą, tym razem od tylnego hamulca. Dwie pokrywy już są, teraz trzecia. Tu też trzeba bardzo ostrożnie, będę miał takie fajne wstawki pomarańczowe. Wszędzie, gdzie spojrzę, to będzie albo jakaś pokrywa, czy też grip, czy też kopka, albo hamulec. Mega jestem najarany. I nówka. Tylko spojrzę, czy są takie same. Takie same. Mogę przykręcać. Dobra, załapana jedna. O, serio, nie jest tutaj zbyt komfortowo. Druga załapana, teraz mogę przykręcać. Teraz już mogę ostatecznie dokręcić. Uwaga, dynamo w łapie. Dobra, jest git. Teraz to. O, tu jest za lekko. I uwaga. Dobra, jest git. Tu też ładnie wygląda, kurde. Aha, luks. Następnym gadżetem będzie to dźwignia zmiany biegów. Ale najpierw muszę coś zrobić. Majster musi jak zawsze coś pomierzyć, więc suwmiarka w dłoń. I teraz muszę dowiedzieć się, jaką mam wysokość, która mi odpowiada i żeby było tak samo. Więc opieram sobie o bieg i do plastiku. Na zero, no jest 5,9. Zmierzyłem to po to, aby nową dźwignię mieć na tej samej wysokości, co starą. Grzechotka w dłoń, ósemka i odkręcam. No, zaraz dźwignia wyjedzie. O, dobra, wyszło. O, zobaczcie, ile za nią było brudu. Masakra. Sipnę sobie preparatem, który sprawi, że syf cały zejdzie z tego. O, będzie git. Zaraz siknę jeszcze raz i będzie czyściutko, pięknie. I można będzie nową dźwignię zamontować. Otwieram. Jest, mogę montować. No to najpierw układam na oko i zaraz zmierzę. Uwaga. Sprawdzamy. Idealnie, 6 cm. No to mogę przykręcać teraz.
Przykręcam, śrubka, wychodka, przestawiamy na przykręcanie i jadę. Już miałem tysiąc myśli w głowie, że będzie, że to jest zła i będzie mega mocno latać, ale po przykręceniu jest dobrze, jest bardzo dobrze, ale mi się podoba. Dobra, no to test biegów. Uwaga, jedynka w dół. Dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. Teraz czas na gripy. O, bardzo miękkie i bardzo miłe w dotyku. Tutaj są przykręcane, więc odkręcam śrubkę. O, schodzi. Pięknie, pięknie bardzo zszedł. Czyszczę teraz to, co było pod gripem. Na kierownicy. Wlewam trochę butaprenu do gripa, żeby po prostu się nie ślizgał. A, i myślę, że będzie git. To teraz szybko trzeba wsunąć. Tylko żeby KTM był z przodu. O, jest git. I teraz klej musi zaschnąć. Przy drugim gripie będę miał bardzo dużo roboty, bo jest on wklejony do rol gazu, więc nożyk i nie pozostaje mi nic innego, tylko go ścinać. I tak cały grip. Jak widać, to są całe pozostałości po gripie. Teraz przejadę szybko benzyną ekstrakcyjną rol gaz, żeby można było gripa założyć. Biorę teraz preparat, który się szybko odparowuje, a także się ślizga. Więc po prostu psikam do gripa i szybko go nasunę. I teraz szybko muszę nasunąć gripa, bo jak tego szybko nie zrobię, to już go nie nasunę. Tutaj akurat nie muszę robić naklej, bo pozostało dużo gumy. A zobaczcie, jak teraz to będzie ładnie wyglądać z mojego onboardu. Koreczek, pokrywy pomp i nowe gripy. No i ostatni szlif na kierownicy, donaty. Pyk z jednej strony, teraz to będzie komfortowo. Dodatek, jeszcze donaciki. No, teraz można jeździć. Kolejnym gadżetem to kopka. Albo jak inni mówią, starter, bądź też kickstarter. To wygląda. Odkręcam starą kopkę. Ach, poszło. Zaklinowana. Och, dobra. Znowu czyszczę, bo jest brud. Szmata i wycieram. Kopka, na którą byłem tak najarany, niestety nie pasuje. Mój błąd. Źle zamówiłem na stronie. Nie pasuje z powodów takich, że ma za mały otwór na sworzeń. Zatem wracam do tej oryginalnej i może uda mi się coś wykminić. No ale no wiecie, kopać taką srebrną to każdy. Każdy ma. A kopać taką pomarańczową... No to... Szkoda, no szkoda. No to lecę teraz z tylnym hamulcem. Odkręcam zatem tylny hamulec, oryginalny. Dobra, druga śrubka. Jest bardzo ciężko, żeby ją odkręcić. Nowy nabytek. Klucze oczkowe z grzechotką się sprawdzają. Na pewno zwykłą grzechotką na kiju bym tutaj nie doszedł. I jest. Dobra, sprężynka akurat ta łatwo poszła. Nie ta, co od dyfuzora. Dobra. O, dobra. O, już prawie tą śrubkę mam. Okej, mam ją. I już teraz amulet ładnie wyjdzie. Proszę bardzo. Szybka przymiarka. Czy trzeba to wyciągać, czy nie? Czy pasuje? Jest idealne to samo. Nożyk w rękę i ciach. O. No i jest. A tutaj jest taki bajerek, który zabezpiecza dźwignię, by nam żadna gałąź nie urwała właśnie tej dźwigni. W ogóle zobaczcie, jaki bajer. Prawie 180 stopni ta końcówka robi.
Nieźle, nie? A ta oryginalna to ona nic. Jest po prostu przykręcona na dwie śruby i niech tak będzie. Żeby się nie pierdzielić z regulacją, to po prostu zmierzę sobie, ile mam tutaj ustawione na starej dźwigni i po prostu przełożę to na nową. Czyli zobaczcie, śruba wystaje 4 mm. Więc teraz mogę przekładać. Odkręcam ze starej dźwigni śrubę, która stanowi za położenie dźwigni. Nie mogę. Dobra, w końcu poszło. No i jest. Teraz mogę przekładać do nowej. Wkręcam teraz starą śrubę do nowej dźwigni i zaraz biorę suwmiarkę i mierzę. Jest już 4, więc kontra i lecimy. Dokręcona kontra, więc teraz wkręcam na motocykl. Montuję teraz śrubę trzymającą dźwignię i dokręcam. No już prawie, prawie. Dobra, to zaraz sprawdzi. A ja teraz przykręcam pompę. Dobra, idę po ósemeczkę i dokręcam. No i dokręcam, oczywiście niezbyt mocno. Myślę, że będzie git. A teraz mogę założyć sprężynkę. Dobra, w końcu weszła sprężynka, w końcu udało się ją zamontować, więc hamulec chyba już działa. Spuszczam go i zobaczę. Uwaga, patrzcie na koło. Działa? Działa. Jest git. Dobre piny są. I czas na ostatni, bardzo praktyczny gadżet. Teraz stare podnóżki zdejmuję, by wkręcić nowe. No, zabezpieczenie już prawie całe. Pyk. Dobra. Pyk. Stare podnóżki wyjechały, więc teraz czas na nowe. No to lecimy. No i nowe podnóżki gotowe do zamontowania. To nie będzie łatwe. Walka ze sprężyną? O proszę. Nigdy nie jest równa. Niestety tutaj rama jest już trochę objechana, no ale no cóż, co zrobić? Motocykl jest 2-letni przecież. Więc teraz podkładka, zabezpieczenie, no i koniec. To znaczy koniec z tej strony, a jeszcze druga. No i drugi podnóżek siedzi. No i tuning optyczny zakończony. Mam nadzieję, że podoba Wam się tak samo jak i mi. Ja jestem mega najarany na pierwszą jazdę, a teraz chodźcie ze mną na zewnątrz zobaczyć, jak to cudo wygląda w świetle dziennym. Narka! W świetle dziennym wygląda to jeszcze lepiej, więc dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba moja modyfikacja. No i co? Subik, łapka, dzwoneczek. No i nara!